Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest piąty i na razie ostatni odcinek z Ostri w wersji alfa drugiej. Moi drodzy, zobaczcie jak rozrosła się nasza osada. Trochę tutaj popracowałem nad tym. Mamy 260 osób zamieszkujących tutaj tę naszą wioskę. I opowiem wam, co tutaj, jakich zmian dokonałem. Oczywiście, biorąc pod uwagę taką liczebność, no trzeba było zastosować dużo farm, dużo różnorakich upraw i tak dalej. I mamy w sumie 3 farmy. Każda z farm ma po 6 pól i myślę, że jest to na tyle optymalne, albo inaczej. Właściwie nie optymalne, tylko maksimum z tego, co zauważyłem, które opłaca się jakby zastosować, jeszcze się opłaca zastosować w nadanej farmie. Ze względu na fakt, że 8 pól było zdecydowanie za dużo i nie było to zbyt efektywne, postanowiłem spróbować z 6 pulami. To jeszcze jest za dużo, natomiast oni tak prawie że na styk udaje im się to wszystko poogarniać. Myślę, że no właśnie takim optymalnym rozwiązaniem byłyby 4 farmy. A przepraszam, nie 3, tylko 4 farmy właśnie mamy. I optymalnym, myślę, zastosowaniem byłoby nie 4 farmy, tylko 4 pola na farmę. O, w ten sposób. Tutaj mamy taki przykład. Ta farma ma tylko 3 pola. Jest sierpień i tutaj sobie zbierają to wszystko, jakoś im to idzie. Dodatkowo do większości farm, właściwie do wszystkich farm, zastosowałem pługi. Kazałem te pługi zamówić, zostały one zbudowane przez Carpentera i dostarczone do poszczególnych farm, dzięki czemu można orać te pola przed jakby kolejnymi czynnościami związanymi z sianiem. Niektóre farmy mają po 2 pługi, natomiast też naciąłem się na jedną rzecz, słuchajcie, bo chodzi o te woły, które tutaj ciągną te pługi. Ja przesuwałem je z Kaushidu, tak? Czy to tam z Kaushedu, czyli z obory po prostu. Byki przerabiałem na woły, później trzeba było to chwycić, przeciągnąć, bo okazywało się, że pług nie ma wołu. I tak sobie myślę, kurczę, jak to się dzieje? Przecież w momencie, kiedy zamawiam jakikolwiek pług i możemy to zamówić, powiedzmy, dla tej farmy. Czekajcie, czy wszystkie mają po 2? Bo ta ma taki niby priorytet, ale też i tutaj chyba priorytet ustawię. O właśnie, jest zamówiony pług. I teraz zobaczmy Carpentera. Aha, robi, ale spójrzcie, co tutaj jest. 2 na 2 zwierzęta. Czyli do wyrobienia, do wytworzenia tego pługa, do zbudowania go, potrzebujemy 2 wołów. I ten pług jest dostarczany razem z wołami. I o co to w tym wszystkim chodziło? Ano, chodziło o to, że nie miałem zaznaczonej tej opcji Supply for Oxen. Czyli nie było tutaj ani siana, ani nie było wody, nic nie było dla tych wołów i one po prostu zdychały. I tak pozbyłem się około 8 wołów, bo nie zorientowałem się, że to trzeba po prostu zaznaczyć. Ale później jakoś tak przez przypadek, kiedy kolejny raz ten pług stał bez wołów, no to stwierdziłem, nie, no coś jest nie tak. I zacząłem się baczniej przyglądać temu wszystkiemu, no i dojrzałem, że jest ta opcja. Mówię, aż kurczę. No i właśnie, kolejnymi nowościami są tutaj te dwie obory. Jedna jest tutaj, w tej części i mamy 16 zwierząt, natomiast druga jest tu, mamy 10 zwierząt i jakoś to się pomalutku rozmnaża. Dodatkowo tutaj w tej części mamy zastosowanego rzeźnika i on zabija... jakby może nie tyle nadwyżkę, co ja sobie założyłem, że tak maksymalnie chciałbym te zwierzaki trzymać do 5-6 lat i ciach, na mięsko i na skóry. I zarówno tyczy się to krów, jak i świń.
Tutaj mamy szewca, tak, szewca, i on wytwarza buciki. Natomiast tu mamy tanerię, no, nie wiem, no, powiedzmy, że garbarza, tak, który te skórę przygotowuje. Mam importowane tutaj różne rzeczy, mam sól importowaną, mam importowaną limonkę. Korę zbieram sam, nie ma tutaj potrzeby, żeby importować, woda też jest nasza, no i on te skóry wytwarza, tam garbuje. Doszedł jeden kurnik, jak widzicie są tutaj już dwa kurniki, tak naprawdę maksimum jest w jednym, maksimum jest również w drugim, natomiast kury podzieliłem. Jak wybudowałem ten kurnik, to podzieliłem po 15 piskląt i 15 dorosłych kur tutaj przelokowałem i mamy jajeczka, mamy kurze mięso i jest dobrze. Jeżeli chodzi o słomę, tutaj o siano, które jest w tej części, no to muszę przyznać, że tak połowa z zapasów zimą schodzi na te dwie obory, więc myślę, że całkiem rozsądnie byłoby może jeszcze trzecią dobudować. Dalibyśmy radę na tym, co mamy, ale martwi mnie woda, ponieważ no, teraz jest jej dużo, no, ale ona bardzo lubi spadać i to tak bardzo, bardzo masakrycznie, więc ja podostawiałem różne studnie, znaczy studnie w różnych miejscach, o, w ten sposób. Borykamy się również z jakby finansowym aspektem, z zamożnością naszych mieszkańców. Ja poszedłem im na rękę. Jak tutaj mamy takie oto, taką oto tabelę, zwiększyłem im, bo tutaj była hrywna 90, tutaj były dwie hrywny 20, zwiększyłem im to po prostu tak, żeby mieli, no i opuściłem im opłatę za wynajem domów, a i tak to nie pomaga, więc może jeszcze im opuszczę do połowy hrywny. Natomiast tutaj zwiększmy im może jeszcze o 10, może to coś pomoże. Ponad 15,5 tysiąca hrywien to jest tak naprawdę z eksportu. Dosyć mocno tutaj eksportuję różne rzeczy, możecie zobaczyć, zaobserwować, że wyeksportowałem w ubiegłym roku na 4300 hrywien towaru. Natomiast importowałem za 240 hrywien, więc tak na dobrą sprawę wyszliśmy na plus 3793 hrywny. W tym miesiącu jest gorzej, w tym, przepraszam, roku, ale to nic, ze względu na fakt, że my tutaj posiadamy w Trading Post, tak, czyli w tym punkcie handlowym, posiadamy dosyć sporo różnych dóbr i tak naprawdę węgiel to jest taki, można powiedzieć, popularny produkt naszych sąsiadów. Lubią to czasami kupować i metalowe części. To również jest dosyć popularne. Czasami chcą słoninę i zastanawiam się, dlaczego Jewchieni nazwał to salo zamiast bacon. No ale okej, nie ma problemu. Raz się zdarzyło, że chcieli ciuchy, a właśnie, bo ciuchy też produkujemy, tylko mimo, że my jakby tutaj magazynujemy hemp, nie wiem, nie kojarzę polskiego odpowiednika tutaj, żeby przetłumaczyć, to w komentarzach możecie napisać, natomiast ja również to zamawiałem i chyba raczej będę koncentrował się na zamówieniach właśnie tego surowca. Tutaj to przetwarzamy na tekstylia, a tu naprzeciwko krawiec szyje ciuchy, ale no właśnie, brakuje nam co nieco. I co tam jeszcze ciekawego? No magazyny, doszły magazyny jak najbardziej. Tutaj jeszcze im zrobiłem parking dla tych wozów, żeby mogli sobie transportować. Oczywiście tutaj wioska rozrosła się w tę stronę. Powstał do tego wszystkiego drugi młyn z pełną obsadą, więc mąkę robią bardzo, bardzo mocno. Pszenica. Jeżeli chodzi o pszenicę, to z pszenicą mamy problem.
Jest problem mimo tak olbrzymiej ilości pól, które, na których rośnie ta pszenica, to jest jednak problem i nie wiem, jak to rozwiązać. Ja tutaj, jak widzicie, mam w magazynie jeszcze pszenicę, 160 sztuk, a to tylko ze względu na fakt, że to jest taka, można powiedzieć, rezerwa. Ja będę starał się jakby tę rezerwę tutaj utrzymywać ze względu na to, że zabrakło nam pszenicy chyba jakieś 2 lata temu, jak tutaj rozwijałem to wszystko offline'owo, bez nagrywania. I zdechły wszystkie świnie. Co do jednej, wszystkie naraz padły z głodu i niestety trzeba było zainwestować ponownie w zakup tych świń. A wówczas kupiłem 4 samice i 2 samców, więc to się jakoś w miarę tak szybko rozrosło. Dobrze. Przyspieszmy sobie czas i ja bym chciał w tym momencie powysyłać... Ach, tutaj jeszcze importujemy miód. Nie wiem, kiedy zamierzają nam to dowieźć. Ach, a tu jeszcze metalowe części się nie wyeksportowały. A to my więcej zarobimy w takim wypadku. Powinniśmy przynajmniej. W takim razie tutaj jest coś? Nie. Ale tutaj jeszcze jest. A i tutaj jeszcze węgiel. Aha, i import soli, limonki oraz żelaza, tak żebyśmy mieli. Wyślijmy sobie tutaj messengera, posłańca naszego. Tutaj również można, no i do Balakli też niech sobie tam kicnie. Zaraz zobaczymy, jak możemy tutaj pohandlować sobie z nimi w ciekawy sposób. Wydawało mi się, że nie będzie stanowiło problemu, jeżeli... My zatradujemy, tak? Zlecimy jakby dostawę, kupimy różne rzeczy i sprzedamy różne rzeczy i myślałem, że nie będzie problemu w momencie, kiedy oni przyjadą tutaj i wezmą sobie z magazynu. Nic bardziej mylnego. Wkopałem się, słuchajcie, miałem minus 700 kilkadziesiąt hrywien, a to ze względu na to, że... Owszem, towar mi dostarczyli i pobrali za to opłatę, ale już nie wzięli, bo nie było tego towaru w Trading Poście. No to też widzicie, no człowiek się uczy. Zobaczmy, kto to przyjechał. Balaklia, no najbliżej mieli. I teraz co wy chcecie? Chcecie mąkę, chcecie ziemniaki, ryby, dried fish, tak? I skórę. Dobra, suszonych ryb no nie mamy zbyt dużo. Sprzedają żelazo, świnie, krowy. No to nie było zbyt dobre. Posunięcie. Znaczy, nie no, posunięcie było dobre, tylko nie fajnie, że oni nie chcą nic ciekawego od nas. Natomiast mogli tutaj jeszcze pozabierać te wszystkie rzeczy, bo podejrzewam, że nam te rzeczy wiszą. Chyba, że oni sobie tak sukcesywnie to zabierają, bo widzę, że jednak coś tam rośnie. Jeszcze kolejni posłańcy tutaj za chwilę będą dostępni, to sprawdzimy sobie. Ale skoro oni jeszcze nie zabrali zamówienia, które było... O, teraz zobaczmy. Skąd ty jesteś? Z Derkaci. Dobrze. Oni chcą węgiel. Jeszcze węgla chcą. Zobaczmy, ile tego węgla mamy. Ile wzięli? Po 10 z każdej partii, tak? Czyli jeszcze tutaj, zobaczcie, ile tutaj tego jest. A tutaj w ogóle jeszcze nie nabrali. To może być problem. Czekajcie, niech ja policzę, jak my tutaj, niech ja zobaczę, jak my stoimy. A tutaj w magazynie... A nie, dobrze, w porządku, nie ma problemu. Możemy handlować. Możemy handlować, moi drodzy, i tak też zrobimy. Czyli tak, węgiel, proszę bardzo, maksymalnie to będzie... 20, tutaj 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, to będzie 200, tutaj będzie 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400. 400. I teraz na dwoje babka wróżyła. Czy dobić do 500? A dobijmy do 500. To będzie
420, 440, 460, 480 i 500. Dobra, i tyle mają tam zakontraktowane, a ci tutaj z Merefy są słoneczniki, ale ja niestety, jeżeli chodzi o słoneczniki, to tu bardzo cienko przędę. No, zero. Ale my produkujemy oliwę i te oliwę też na eksport od razu do Trading Postu ładuję, dlatego że za oliwę całkiem zacnie płacą. Okej, okay. Słuchajcie, 16 tysięcy, jak my tutaj stoimy? No, już całkiem nieźle. Zobaczcie, wyeksportowaliśmy towaru za 1440 hrywien, więc jest całkiem sympatycznie. Aczkolwiek, nie będzie takiego dobrego roku, jeżeli chodzi o zamknięcie, o zestawienie finansowe na koniec roku. Wątpię w to, żeby oni tak szybciutko się tutaj ogarnęli, pozabierali ten towar, który został przez nich zamówiony. Ale przynajmniej dobrze, że jest taka możliwość, tak? Bo nachapaliśmy się, nie oszukujmy się. Były trudne początki, natomiast biznes całkiem nieźle zaczął kwitnąć i kto by pomyślał, że na węglu drzewnym. Ja w pewnym momencie wręcz musiałem dostawić tutaj drugie stanowisko do produkcji tego węgla drzewnego. Gorzej będzie, słuchajcie, jak drzew zabraknie, bo tutaj malutkie są niby posadzone, rosną i tak dalej. Tu, moi drodzy, zrobiłem cmentarz, ogrodziłem ten cmentarz tak fajnie, ponieważ stawiałem po jednym nagrobku, jak tam ktoś umarł i tak dalej, no to jak się pojawiła informacja w lewym górnym rogu, no to Paweł Lusek tutaj nagrobek stawiał. A potem tak częściowo postawiłem w rzędzie, to były takie oto tutaj tabliczki, tak jak tu widać. No jak ktoś umarł, to od razu miał kwaterę wykupioną na cmentarzu, więc nie ma problemu. Ach, tutaj zauważyłem, ja wam o dwóch wiatrakach powiedziałem. Nie, są trzy wiatraki, tu jeszcze jeden jest, tylko że bez obsady, ja o nim całkowicie zapomniałem. Ale ile mamy mąki? No to mało, dobrze, obsadzimy ten wiatrak, niech i tak będzie, pełna obsada, niech tam sobie pracuje. No housing available, nie mamy dostępnych domów, ale nie mamy też bezrobocia, na razie, ale pamiętajmy o tym, że to jest jeszcze taki okres, gdzie, patrzcie co tu się dzieje, jadą wozy kolorowe, nieźle, przyspieszmy to trochę. Później będzie fajnie widać. Mam nadzieję, że też tak ruszą. To jest całkiem nieźle. A, pojedynczo. No tak, bo oni się teraz muszą załadować. Teraz się muszą załadować. Ale cały czas jest tendencja zwyżkowa. No, prawie 800, to już jest ponad 800. Dobrze. Jakoś nam się to kręci. No i słuchajcie. Nic dodać, nic ująć, postawiłem w tej rozgrywce już wszystko, co mogłem postawić. Także stwierdziłem, że to będzie ostatni odcinek z Alfy Dwójki. Oczywiście Ostrif z kanału nie znika, robimy tylko przerwę, ponieważ są takie głosy, że Jewkieni, czyli twórca tej gry, ma w planach wypuszczenie tej gry pod koniec 2019 roku. W momencie, kiedy wejdzie pełna wersja, to jak najbardziej wracamy, zaczniemy od nowa i wtedy może już będzie język polski nawet, więc będzie tym, co nie znają angielskiego, będzie o wiele łatwiej i oczywiście, że będziecie mogli sobie tutaj te osady rozwijać po swojemu. Natomiast też, jeżeli wejdzie jakaś beta, postaram się tak też z 5 odcinków pokazać zmiany, jakie zaszły od Alfy Dwójki. Mam nadzieję, że jakoś tutaj w niedługim czasie Jewkieni się ogarnie. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie tych 5 odcinków z Ostrif. I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.